Nabór do przedszkoli rozpocznie się 4 marca i potrwa do 18 marca. Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzony będzie elektronicznie. Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dąbrowie Górniczej i zostanie ona przeprowadzona w dniach od 4 marca do 18 marca 2020 roku przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, czyli nie będzie decydować o tym kolejność zgłoszeń, tylko zgodnie z kryteriami, jakie zostały przyjęte zarządzeniem prezydenta i ustawą Prawa oświatowego. Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie Dąbrowy Górniczej do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu tego wniosku składają go tylko w jednej placówce, czyli w placówce pierwszego wyboru, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. W przypadku braku możliwości dostępu do internetu należy zgłosić się do danej jednostki oświatowej przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i tam pobrać wniosek w wersji papierowej i złożyć go do dyrektora danej placówki, wprowadzić dane. Dziecko będzie tam już uczestniczyło w rekrutacji. Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do 18 marca 2020 roku do godziny 15 spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki i wtedy po prostu dokonują pierwszego wyboru, drugiego i trzeciego, tak? Dziecko uczestniczy, jak gdyby nie dostanie się do pierwszego wyboru, będzie w systemie przekierowywane do kolejnej placówki. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 7 kwietnia 2020 roku. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole, uzyskują informacje o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą preferencję. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do jednego przedszkola publicznego bądź oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice będą zobowiązani do potwierdzenia woli wykorzystania tego miejsca po to, żeby można później uwolnić miejsce dla innych dzieci, jeżeli rodzic zdecyduje się, że przechodzi do placówki drugiej preferencji. 23 kwietnia 2020 roku zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli bądź oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Kandydat, który w procesie rekrutacji nie zakwalifikuje się do żadnego przedszkola, przed rekrutacją uzupełniającą dostanie wskazanie wolnego miejsca w innym przedszkolu na terenie gminy. W przypadku braku dostępu do internetu rodzic może zgłosić się do przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru i tam wraz z dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.